Witajcie moi drodzy, dzisiaj widzimy się przy kolekcji Ferrari F40 Competizione od Fisi Publishing. Zapraszam Was do odwiedzenia strony. Z tego co wiem, to jest to taki ostatni dzwonek na zamówienie kolekcji. Można ją zamówić tylko i wyłącznie przez stronę. To tyle informacji i otwieram tutaj naszą gazetkę, która zawiera instrukcję montażu części i zobaczymy, jak nam się prezentują też części, które już nie są w listrze, a w torebce. W sumie myślę, że to nawet lepiej. Także tak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda gazetka. Tutaj mamy części, które są w tym numerze. Będziemy robić podobnie jak w zeszłym numerze głowica. Tutaj jakieś końcóweczki. No to wszystko zobaczymy, jak będzie to wyglądało przy montażu. No i efekt końcowy naszej głowicy. Także otwieram części i zobaczymy, jak nam się tutaj prezentują nasze części. No i mamy tutaj części, jakieś podkładki materiałowe, ale wszystko fajnie zapakowane w takie torebki. Mamy również drugą głowicę i tu takie, nie wiem, elementy chromowane. O, tutaj z jakimiś numerami. No dobrze, więc zapraszam Was na obejrzenie relacji z montażu tych części numeru 7 kolekcji F40 od Fisi Publishing.
ten oto sposób wyglądają nasze rzeczy zmontowane w numerze 7 F40 Competizione od Physic Publishing. W tym numerze zamontowaliśmy może nie dużą część, ale trwało to bardzo długo. Musicie się uzbroić w cierpliwość co do zakładania tych śrubek. Ja wspomogłem się tutaj lupą. Także było mi łatwiej, no bo one są naprawdę tak maciupkie, że no, trzeba mieć cokolwiek wzrok, nawet to za mało. Teraz tutaj jeszcze w tej wytłoczce zostały nam dwie cewki. Domniemam, że one są takie zapasowe, tak samo jak tutaj mamy w nadmiarze tych nakrętek pokryw. Też w nadmiarze, gdyby nam się któraś zgubiła, o co wcale nie jest trudno, przy dosłownie wielkości ziarnka maku. Także w ten sposób wyglądają nasze zmontowane elementy. No i na plus jest tego, że te elementy są właśnie takie w wytłoczkach do wyłamania, gdzie właśnie nie plątają nam się drobne elementy luzem, które jest łatwo zgubić. Po prostu wyłamujemy to, co jest nam potrzebne. To tyle w tym numerze 7. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam do oglądania kolejnych, jak i innych też kolekcji, innych odcinków mechaniki również. Trzymajcie się, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć!